Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. Natalia Stawarz. Sympozjony jako uczta dla ciała i ducha. Życie towarzyskie greckiej arystokracji. Sympozjony a społeczeństwo. Myśląc sympozjon, wyobrażamy sobie rozpasane uczty zakrapiane dużymi ilościami alkoholu. Nie była to jednak tylko droga rozrywka. Jakie znaczenie miały sympozjony w życiu publicznym? Jak wiązały się ze sferą polityczną oraz kulturalną? Sympozjon to termin oznaczający wspólne picie. Była to więc po prostu jedna z form życia towarzyskiego, w której uczestniczyli mężczyźni z wyższych sfer. Jego tradycja sięga prawdopodobnie VI wieku przed naszą erą, kiedy to sympozjon poprzedzany był bogatą w wyszukane dania ucztą. Każdy uczestnik zabawy, wstępując do domu gospodarza, był witany przez służbę, która symbolicznie obmywała jego stopy. Uczta rozpoczynała się w chwili, kiedy ostatni z gości zajmował miejsce. Podawano wówczas pieczywo pszenne oraz jęczmienne placki. Później wnoszono w pierwszej kolejności ryby, a następnie mięsiwo i drób. Uczty i następujące po nich sympozjony charakteryzowały się bogactwem zapachów i smaków, przepychem oraz wspaniałą prezentacją dań. Miały one odzwierciedlać status społeczny gospodarzy. Arystokraci w starożytnej Grecji nie oszczędzali na drogich produktach, nie żałowali również pieniędzy na wystrój sal, w których odbywały się uroczystości. Sympozjon zaczynał się od aktów modlitewnych, tak zwanej libacji, będącej pierwszą czynnością, jakiej dokonywali biesiadnicy. Wylewano odrobinę czystego wina dla dobrego ducha, którym prawdopodobnie był Bóg Dionizos, odpowiedzialny za wszelkie zabawy i dobrą atmosferę, która zdecydowanie musiała towarzyszyć spożywanym w ogromnych ilościach trunkom. Następne dary wylewano z trzech pierwszych kraterów, w których wino było już rozcieńczone z wodą. Pierwszą ofiarę składano Zeusowi Olimpijskiemu lub innemu bogu zamieszkującemu świętą górę. Dwie kolejne libacje były poświęcone Herosom oraz Zeusowi Oswobodzicielowi. Odśpiewywano pieśni na cześć Apollona Lekarza lub bogini zdrowia Hygei. Dobór bóstw był zdecydowanie związany z konsekwencjami kolejnego dnia. Wierzono, że bóstwa odpowiedzialne za dobre samopoczucie nie zawiodą w chwilach niemocy. Przejściu z uczty do sympozjonu towarzyszyła kolejna seria rytuałów oczyszczających. Służący uprzątali stoły, myli podłogi i obmywali ręce biesiadników, po czym przystrajali gości wieńcami z kwiatów, które dodatkowo perfumowano olejkami. Sympozjon zaczynał się wraz z wyborem mistrza ceremonii, czyli tak zwanego sympozjarchy. W jego gestii leżały decyzje o przebiegu spotkania. Zarządzał ilością wypitego trunku i proporcjami mieszanin alkoholi z wodą. Mistrz sympozjonu dawał również sygnał do picia kolejnych czar. Był także odpowiedzialny za program i przebieg części kulturalno-towarzyskiej wieczoru. Uczestnicy sympozjonu rozkładali się na lożach, które były ustawione wokół ogromnego krateru napełnionego roztworem wina i wody w proporcji 1:3. Spożywanie czystego alkoholu uważano bowiem za zwyczaj barbarzyński. Wino pito w płaskich czarkach z wysokimi nóżkami i łóżkami po obu stronach. Po uczcie wstawiano na salę drugi stół, który był bogaty raczej w przekąski niż konkretne dania, które towarzyszyły ucztom. Na stole znajdowały się chleb, miód i sery, oliwki, ciastka, jak również owoce. Lekkostrawne, małe posiłki miały radować podniebienia przy wielu godzinach bezustannego raczenia się winem. Alkohol i pokazy tańców wydawały się dla prawdziwych arystokratycznych intelektualistów rozrywką niewystarczającą. Uczestnicy sympozjonu sami dbali o poziom i rodzaje zabaw. Kielich wędrujący z rąk do rąk wyznaczał kolejnego śmiałka w intelektualnych pojedynkach. Wymagano, aby każdy z zebranych opowiedział wiersz lub podjął się rozwinięcia tematu zadanego przez sympozjarchę. Tematy dyskusji były wszechstronne.
Większość dotyczyło polityki i aktualnych problemów istotnych dla elity. Oczywiście sympozjon nie był tylko po to, aby rozprawiać o kwestiach państwowych. Dlatego odwoływano się do sztuki postrzegania piękna i miłości, jak i odnoszono się do nauk, zarówno przyrodniczych, jak i filozoficznych. Ciekawą zabawą, wymagającą niezwykłych umiejętności personalnych, była gra w szyderstwa. Należało obrazić wady współbiesiadnika w taki sposób, aby nie czuł się owymi słowami dotknięty. Alkohol, jak i gry z nim związane, były jednak ważną częścią sympozjonu. Standardem było konkurowanie o tytuł najodporniejszej na alkohol głowy, jak i próby utrzymywania równowagi na różnych przedmiotach. Ciekawą rozrywką była gra zręcznościowa zwana Kottabos. Polegała ona na umiejętnym pryśnięciu ostatnimi kroplami wina pozostałymi na dnie czary naczynia w wybrany cel. Mógł nim być umieszczony na drążku talerzyk lub terakotowy stateczek pływający w napełnionej wodą miednicy. Rzutom w Kottabosie towarzyszyły dedykacje, kierowane najczęściej do heter lub pięknych młodzieńców, osób pożądanych. Zwycięstwa nagradzano. Mogły to być ładne i drogie przedmioty, pocałunki od wybranych osób albo smakołyki. Przegranych karano różnymi sposobami, głównie w taki sposób, aby zabawa była jeszcze radośniejsza dla współtowarzyszy. Musieli oni oddawać części swej garderoby lub wykonywać zabawne zadania. Grom i zabawom towarzyszyły akty biesiadnej twórczości zwane skolionami. Były to pieśnie biesiadne zachęcające do picia i cieszenia się uroczystością. Przykładem pieśni biesiadnej jest utwór ułożony przez Anakreonta. Przynieś nam tu czarę, chłopcze, chcę popijać jednym duszkiem. Do 10 kubków wody, 5 zaledwie dolej wina, bym w bakchicznym uniesieniu mógł zachować jakąś wiarę. Dalej, pora już porzucić zwyczaj uczt na modłę scytów, wśród okrzyków dzikiej wrzawy, gdy sączymy wino zwolna, piękny hymn niech ktoś zanuci. Ostatnim nieobowiązkowym aktem wieczornej rozrywki był nocny korowód ku czci boga Dionizosa, Komos. Nocna eskapada pijanych arystokratów była dość uciążliwym doświadczeniem dla współobywateli. Uczestnicy, przybrani w kwiaty, trzymając w rękach pochodnie, śpiewali, tańczyli, hałasowali i zaczepiali przechodniów. W komosach brali udział głównie młodzieńcy, którzy pełni energii przemierzali ulice miast, siejąc spustoszenie. Sympozjony były okazją do spotkań w typowo męskim gronie. Kobiety z rodzin gospodarza czy też gości nie miały wstępu do sali bankietowej, w której odbywała się uczta. Brak żon, córek czy sióstr zamożnego towarzystwa wynikał prawdopodobnie z erogennej atmosfery, jaka towarzyszyła sympozjonom, a która mogła zgorszyć lub doprowadzić do zazdrości młode i starsze damy. Oczywiście nie był to jedyny powód nieobecności kobiet z wyższych sfer. Arystokratki, mimo swego wysokiego statusu, były wykluczone z życia publicznego. Kobiety w starożytnej Grecji miały bardzo ograniczone prawa, a ich rola sprowadzała się do opieki nad małymi dziećmi oraz troski o ognisko domowe. Na ucztach jednak nie brakowało pierwiastka żeńskiego, który objawiał się pod postacią flecistek, akrobatek, służących, a przede wszystkim pięknych kurtyzan, które zwano heterami. Kobiety te były przeważnie niewolnicami lub wyzwolenicami, raczej nie wywodziły się ze stanu wolnego. Hetery odznaczały się wybitną urodą, ale nie był to ich jedyny atut. Musiały również znać kulturę towarzyską. Wymagane były od nich umiejętności takie jak śpiew, taniec czy gra na instrumentach, które zdecydowanie ubarwiały uczty. Najważniejszą jednak towarzyską zaletą heter było ich wszechstronne wykształcenie. Jako nieliczne z kobiet były oczytane i biegłe w różnych rodzajach nauk. W trakcie sympozjonów, na równi z męskim gronem, brały udział w dyskusjach, grach i zabawach. Paradoksalnie hetery, jako kobiety bezwolne, posiadały największą swobodę. Mężczyźni cieszyli swe zmysły pięknym towarzystwem, zarówno damskim, jak i męskim.
Młodzi, piękni chłopcy, podobnie jak hetery, wzbudzali pożądanie. Młodzieńców biorących udział w uczcie możemy podzielić na dwie grupy. Jedni byli niewolnikami, którzy służyli swoim panom. Drudzy natomiast stanowili integralną część środowiska arystokratycznego, w którego świat dopiero wstępowali. Sympozjon stanowił swego rodzaju inicjację, kiedy to młody człowiek pod wpływem zabaw, dyskusji i uciech przekraczał próg prowadzący do dorosłości. Nie każdy obywatel mógł brać udział w sympozjonie. Zwykły szary człowiek był zbyt ubogi, aby móc sprostać wymaganiom gości. Uczty biesiadne były przeznaczone wyłącznie dla klasy najwyższej i honorowej – arystokracji. Przywilej ten był obciążony kosztami, gdyż każdy gospodarz chciał stworzyć jak najbardziej wystawną uroczystość. Arystokraci mieli jednak nie tylko pieniądze, ale także wykształcenie i obycie towarzyskie. Charyzma, umiejętność improwizacji i zdolność do rozmów na każdy temat były oczekiwanymi cechami u kompanów biesiady. Biesiadnicy, którzy nie potrafili sprostać tym wymaganiom, byli wykluczani z kolejnych przyjęć. Oznaczało to nie tylko towarzyskie niepowodzenie, ale i utratę swego dotychczasowego statusu. Sympozjon nie był tylko okazją do dobrej zabawy, ale i forum dla ważnych, bieżących spraw politycznych, społecznych i wojennych. Rozmowy i decyzje podjęte podczas uczty obowiązywała tajemnica, która nie wychodziła spoza ścian sali bankietowej. Myśląc o sympozjonie, wyobrażamy sobie pełną rozpusty i przepychu pijatykę. Rzeczywiście, arystokraci niczego sobie nie żałowali podczas hedonistycznych rozrywek, wręcz niegodnych człowieka. Sympozjon był tak obfity we wszelkiego rodzaju uciechy, że mógł równać się z ucztami olimpijskich bogów i herosów, co było niebezpiecznym przekroczeniem granic. Próby wynoszenia się człowieka ponad ludzką dolę były ciężkim grzechem i zasługiwały na karę. Śmiertelnicy, jako ci, którzy byli poddawani chorobom, troskom oraz śmierci, nie powinni wykraczać poza swoje kompetencje. Czysta, pozbawiona konsekwencji rozrywka była domeną bóstw, dlatego ludzie nie powinni zapominać się w zabawie. Człowiek, który dążył do boskiej sielanki, popełniał grzech pychy, hybris. Efemerycznemu szczęściu, które panowało podczas uciech, towarzyszył zawsze niepokój. Bogowie greccy nie mieli w sobie tyle miłosierdzia, szybko popadali w gniew i zazdrość. Biesiadnicy obawiali się zawiści ze strony bóstw, dlatego przerywali zabawę, aby oddać im cześć w postaci pieśni lub ofiary. Starożytni Grecy nie żałowali więc sobie podczas zabaw niczego. Biesiadom towarzyszyła muzyka, tańce, erotyczne uniesienia i pyszne jedzenie oraz znakomite trunki. Greccy arystokraci jednak nigdy nie zapominali o boskiej karze, dlatego zawsze odwoływali się do zasad harmonii. Cielesne rozkosze równoważyły się z dobrami godnymi ducha. Poezja i dyskusja miały zapewniać intelektualny balans. Wierzono, że dysputy i wiersze nadadzą godny charakter zuchwałym zabawom i tym samym złagodzą negatywne nastawienie bogów i herosów do uczestników sympozjonu. Dla portalu Histma.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Histmak jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby dalej się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.